Mój przepis na jelenia. Pieczareczki obieramy. Umyte oczywiście. Najpierw lekko nóżka w bok. Hop. Wyciągamy nóżkę. Nóżki też będziemy używać, więc nie wyrzucamy tej nóżki. No i tutaj można pieczareczkę ładnie ze skórki wtedy obrać. Teraz muszę obrać, pokroić ziemniaczki, jabłko, marchew. Tutaj już mam pieczarki gotowe. Wodę musimy osolić. Oczywiście sól z młynka, kamienna. Tutaj akurat mam sól tak zwaną himalajską, chociaż kraj pochodzenia Pakistan, ale chodzi o to, żeby to nie była sól ważona z wody, która jest czystym chlorkiem sodu, tylko jest to sól wzbogacona również o inne minerały, które naturalnie występują w złożach soli. Jak widzimy, sól różowa. I tą wodę będziemy gotować. Do tej wody wrzucam pokrojone w plastry ziemniaczki z marchewką. A tutaj moje mięsko. Akurat mam mięso gulaszowe z jelenia. Dziczyzna wcale nie jest taka droga, jakby ktoś mógł się spodziewać. Można w Auchan zawsze w piątki jest dostawa dziczyzny. Można kupić. Polska dziczyzna, Polska jest jednym z największych eksporterów dziczyzny, a sami bardzo mało jemy. To jest oczywiście niekarmione gdzieś tam przez ludzi. To jest to zwierzątko, które sobie gdzieś tam samo żyje, samo rośnie. No i co? No i mam tutaj 300 gram tego mięska. Do tego już przygotowane kolejne rzeczy, czyli cebula, czosnek, moje pieczarki oraz jabłuszko. No i jeszcze słonina wędzona, którą za chwilę pokroję, na której będziemy smażyć. W garnku mam już słoninkę wędzoną. Lepsza wędzona, ona ma ten posmak wędzenia, jest taki bardzo przyjemny, a my generalnie lubimy smak wędzonki. Kroję moje mięsko na mniejsze kawałki, takie paseczki sobie wycinam. W tym czasie słoninka już jest prawie gotowa. Jak widzimy, mięsko jest kruchutkie, bardzo ładnie pachnie, nie śmierdzi przede wszystkim, tak jak wieprzowinka. Pamiętajcie, żeby ograniczać wieprzowinę. Wieprzowinę jedzmy 2 razy w tygodniu, nie częściej. No, 3 razy też przeżyjemy. Wieprzowinka jest jedynym mięsem, które nie jest antyzapalne, ale jest prozapalne. Do tego no, wieprzowinka niestety będzie też miała zwykle najwięcej w sobie tego, czego byśmy nie chcieli, czyli jakichś środków dodatkowych stosowanych w hodowli. Ja osobiście też kurczaka nie jem, zawsze wybieram indyka, zawsze sobie tego indyka stosuję. Ważne jest, żeby kroić nie wzdłuż włókien mięśniowych, tylko w poprzek włókien mięśniowych. Wtedy mięsko będzie łatwiejsze do spożycia. Widzimy, jaki ładny kolor ma to mięsko. Aż zachęca do jedzenia. I teraz do tego dodaję pieczarki pokrojone w kostkę. Ważne, żeby oczywiście mieszać. No i pieczarki muszą się zarumienić. Generalnie pieczarki, jak się je posoli, to puszczają wodę. Ja tutaj akurat mam słoninkę wędzoną, która sama w sobie jest słona. Ja nie będę ich solił teraz. I teraz kolejna rzecz, czyli cebula.
proszę zobaczyć, że puściły wodę, pieczarki, one będą musiały odparować nam tutaj. I do tych pieczarek teraz wrzucam moje krążki cebuli. Oczywiście je zrobię tak, żeby były w kawałeczkach. Cebulka u góry się może poddusić, ale wolałbym, żeby ona zachowała swoją konsystencję, dlatego wmieszam ją. Wmieszam, żeby troszeczkę tej temperatury szybciej złapała. Widzę, że teraz za bardzo nawet może mi tutaj temperatura spadła, dam szósteczkę. Dalej gotuje mi się ziemniaczek z marchewką. Widać, że cebulka zrobiła się miękka. Proszę zobaczyć. Odparowało nam. Tam tej wody za dużo już nie ma. I dlatego teraz te pieczareczki wsiągnę do miski. I odstawimy je już na później do dodania na gotowo, a zajmiemy się za chwileczkę mięskiem. Na początek wrzucę mięsko. No jest mój jeleń. Jego muszę chwilę przytrzymać na tym rozgrzanym tłuszczyku, żeby nam się lekko przysmażył, żeby zachował swoje walory, żeby nie był potem wysuszony, to trzeba go lekko przysmażyć. Zobaczcie, jak ładnie od razu nam zmienia kolor. Tutaj nawet zwiększę temperaturę, bo widzę, że na mięsko jest trochę za niska ta temperatura. Mięsko trochę wyższej musimy robić. No i jedyną rzecz, którą teraz dodam do tego, to jest czosnek i jabłko. Czosnek i jabłko. Wszystkie pozostałe składniki będziemy dopiero dodawać później, ale zaraz do tego przejdziemy. Czuć taki bardzo charakterystyczny zapach już tego mięsa z jelenia. Mięso z jelenia jest w ogóle bardzo wyraziste w smaku, więc ważne jest, żeby czymś ten smak gasić. Jak będę robił gulasz sarny, to tam używam chrzanu. Natomiast tutaj złamiemy troszeczkę jabłkiem i jeszcze zdradzę potem pewną sztuczkę. O, teraz zobaczcie, to mięsko już się zaczyna gotować, ono puściło soki, gotuje się w tym sosie własnym i teraz dodam do tego najpierw czosnek. Jest czosnek i teraz jabłko. I teraz mogę dodawać przyprawy, które mam do dodania. To, na co mamy smaka aktualnie, no nie? No bo to też nie jest tak, że zawsze będziemy przyprawiać tak samo. Jak się je dużo mięska, no to wiadomo, że się te smaki robi różne. Zacznę od ziela angielskiego, rozmaryn. Rozmaryn da taki smak lasu. Rozmaryn ma bardzo intensywny smak i nie chciałbym, żeby to zabiło smak całości. No i nasiona kolendry. Oprócz tego jeszcze kilka kuleczek pieprzu. Klasycznie włoskie pomidory, bardzo dobre mutti. Teraz ten garnek nakrywam i niech się w spokoju gotuje. Mój gulasz jest już prawie gotowy. Tutaj mamy już... Oczywiście nie gotuję go długo, nie tak jak niektórzy, ileś tam godzin, nie. U mnie jest krótka obróbka. Do tego teraz dodamy przyprawy. Mam musztardę czeską, naturalną, bez jakichś tam dodatków. Dwie łyżeczki tej musztardy dla dodania trochę kwasowości. I do przełamania tej kwasowości dodam dwa syropy. Mam
dwa syropy. Jeden to jest z pędów sosny, syrop z pędów sosny. On nam doda trochę takiego leśnego aromatu do tego dzikiego mięska. Dodaje trochę tego syropu oraz jeszcze trochę syropu korzennego ze śliwką, maliną. Pięknie pachnie. Do złamania tego smaku. Całość wymieszam teraz. W tym momencie jeszcze to posolę. Dodaję pozostałe składniki. Mam ugotowane moje ziemniaczki z marchewką. Powinny już być mięciutkie. Oraz moje pieczarki z cebulką. Na 2 minutki nakryję, żeby chwilę razem już doszło. No i potem będzie degustacja. Moje danie jest gotowe. Widzimy, jak wygląda, jeszcze gorące. Wydaje mi się, że za mało tego mięska było. Może trzeba było wziąć 2 paczki, 600 gram, było go więcej. No ale to już teraz po fakcie spróbujmy, jak smakuje. No i to jest najlepszy moment po tych ciężkich bojach w kuchni. Można spróbować swoje dzieło. Mam tutaj i mięsko, i pozostałe elementy będziemy próbować może po kawałeczku. Zacznę od samego mięska. To jest mięsko. Bardzo delikatne wyszło to mięsko. Bardzo delikatne w smaku. Lekko sprężyste, ale całkowicie do pogryzienia. Nie tak, żeby ten. Jest takie. Nawet bym powiedział, że może wątróbkę lekko przypomina w tym układzie. Spróbujmy pozostałe elementy. Ziemniaczek. Dobrze ugotowany. Marcheweczka. Nie za miękka. Też jest taka w punkt pieczarka. Pieczarka ciekawa w smaku. No i cebulka. Słodziutka. No i trzeba to jeść w całości. Ja spróbowałem po kawałeczku wszystkiego. Trzeba wziąć i spróbować wszystko naraz. No i tak smakuje najlepiej. Jako pełna kompozycja smaków. Bardzo smaczne.